Na koniec wracamy do Oscarowej nocy, bo swój udział w sukcesie filmu Strefa Interesów miały bociany z Mikołowa. Stało się to dzięki odegraniu krótkiej roli w filmie Jonathana Glazera. Zwierzęta, które na co dzień przebywają w leśnym pogotowiu razem ze swoim opiekunem, znalazły się na planie filmu, który kręcony był m.in. w Katowicach i Oświęcimiu. To nie pierwszy raz, kiedy podopieczni pogotowia z Mikołowa otrzymali filmowy angaż. Na swoim koncie mają już małą rolę w serialu M jak Miłość czy filmie Głupcy. Karolina Komada. W Strefie Interesów Jonathana Glazera Jacek Wąsiński z nową fryzurą, charakteryzacją i brakiem zarostu zagrał opiekuna do zwierząt. Żółwie chodziły po ogrodzie Hessa, który był przez kilka lat przygotowywany do nagrań, a bocian nagrał scenę z dziećmi nazistowskiego komendanta. Hess ze swoimi przyjaciółmi gdzieś tam w swoim pięknym ogrodzie się bawili, tam mieli jakiś swój piknik, a dzieci tych, jego dzieci plus dzieci tych znajomych właśnie bawiły się w ogrodzie. Ja ich zajmowałem, pokazywałem im zwierzęta. Tam była lemoniatka i tak dalej, więc oglądały tego bociana, były wzruszone, że tego bociana, że się mu pomaga. Ja im tam opowiadałem, że ten bocian będzie musi wrócić na wolność i tak dalej. Jacek Wąsiński od ponad 20 lat zajmuje się ratowaniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. Jego leśne pogotowie w Mikołowie to miejsce, gdzie zwierzęta dochodzą do zdrowia, a niektóre spędzają swoją emeryturę. Choć nie są oswajane z ludźmi, to część z nich nie ma problemu, żeby z nimi przebywać czy nawet grać w filmach. Zdarzyło się właśnie kilkanaście chyba razy, że niektóre z naszych zwierząt wystąpiły w jakichś tam serialach, filmach. Łącznie z tym, że pewnie niektórzy miłośnicy serialu takiego jak M jak Miłość, przez pewien czas byłem konsultantem do roli leśniczego i nasze zwierzęta tam parę razy wystąpiły. A w przypadku tego filmu to jedna z pań producentek, z którą już wcześniej pracowałem na innym planie, no, to było w 2021 roku, właśnie zadzwoniła i powiedziała, że no, będzie taka duża produkcja, taka postprodukcja właśnie, która będzie kręcona i że potrzebne są bociany i żółwie. Film zdobył dwa Oscary za najlepszy dźwięk oraz najlepszy film międzynarodowy. Brytyjsko-polsko-amerykańska produkcja była częściowo nagrywana w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a także w Oświęcimiu.